Кесаря Августа переписати всю заселену землю. Цей перепис уперше відбувся, як Сирією правив Квіриній. І йшли всі записатися кожен до свого міста. Арцибіскупі, вже біскупі Едварді, де в зашому року в тому місці складалися собі речення, навіть на мить нам прийшло, що такі околичності, як зараз, będziemy się spotykać. Nowe doświadczenie, pandemia, związane z tym ograniczenia, zarówno w naszym liturgicznym świętowaniu. Papież Franciszek niedawno powiedział, że Boże Narodzenie nam uświadamia, że Jezus Chrystus jest naszym pokojem, naszą radością, naszą siłą i naszym pocieszeniem. I dodał papież, również to Boże Narodzenie, które będziemy przeżywać w cierpieniach pandemii. Radość i pokój, mimo wszystko. To są dary przecież, które zwiastowali anieli, aniołowie w noc betlejemską. Zwiastują wam radość wielką, pokój ludziom dobrej woli. Życzę wam właśnie jakoś umocnienia tej radości, nadziei, żeby też Pan Bóg błogosławił wasze posłudze, żeby w nowym roku dał wam nowe siły, zdrowie i żeby błogosławił wszystkim waszym arcypasterskim posługiwaniu. A wam, drodzy przyjaciele, którzy w różnoraki sposób pomagacie naszym biskupom, życzę bożonarodzeniowego rozradzenia. Bóg zapłacił, dziękujemy bardzo. To tak myślę, że już tam nie postawić. Dziękujemy bardzo księdzu Impułatowi za życzenia w imieniu was wszystkich. Nasza Wigilia trochę jest ograniczona ze względu właśnie z tą pandemią. Już nie ma może waszych rodzin bliższych, ale nie tylko, bo przy naszym stole wigilijnym już w tym roku brakuje, chociaż nie był fizycznie nigdy obecny, ale duchowo żeśmy się z nim łączyli. Księdza kardynała Mariana Jaworskiego i księdza Igora Kożydło, który też jako pracownik sądu tutaj do nas przychodził. Więc troszeczkę nam ich brakuje. Nie ma też z nami księdza biskupa Leona. Chcę tutaj wspomnieć, chociaż to takie dzieje, ale kiedy jesteśmy wszyscy, ale żebyśmy wiedzieli, z jaka przyczyna, ponieważ kiedy czego tutaj się nie pojawia, on napisał mi, że od czasu, kiedy nastała pandemia, on nie udziela się zewnętrznie, nie będzie jeździł na parafię, czy celebrował publicznie przy świętych, dlatego też nie ma go dzisiaj tutaj z nami, ale łączy się duchowo. Teper poblagosłowimy od latki i podelimy się nimi. Niechaj cej rzez lamania chliba bude wyjawą naszej wzajemnej lubowi ta probaczenia.
Господи Боже, просимо Тебе, благослови нас і ці оплатки, якими ми будемо ділитись. Обдаруй нас усіх Твоїм миром і вчини, щоб ми кожен день переживали у любові та охоче ділилися благами, якими нас обдаровуєш через Христа Господа нашого. Амінь.